Najlepsze te małe kina w rozterce i w udręce z krzesłami wyścielanymi pluszem czerwonym jak serce. Konstanty Ildefons Gałczyński wiedział, co mówi. Małe kina od kilku lat zyskują na popularności wśród miłośników filmu. Takiego miejsca nie mogło zabraknąć w powiecie radomszczańskim. W 2014 roku w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku uruchomiono Kino za Rogiem. Inicjatywa Kina za Rogiem powstała głównie z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnej, aby rozszerzyć ofertę edukacji filmowej, jak również wykorzystać zasoby Kina za Rogiem na takich lekcjach jak historia, jak WOS, z uwagi na fakt, iż w filmotece Kina za Rogiem znajduje się duża baza kronik filmowych. Jest to, myślę, bardzo dobra inicjatywa, która pozwala przybliżyć wspaniałe arcydzieła kinematografii polskiej widzowi, który chce zobaczyć coś więcej niż proponują te duże multipleksy. Najistotniejszą rzeczą jest to, że jest to kino kameralne, niemalże rodzinne, kino dla przyjaciół. Nasze kino ma 40 miejsc, 15 pufsako, dużo poduszek, gdzie faktycznie możemy się rozłożyć i usiąść bardzo, bardzo wygodnie. Przede wszystkim zachowuje najwyższe standardy kin cyfrowych. Kino za Rogiem szybko zyskiwało na popularności. W ciągu 3 lat zdobyło wiele wyróżnień jako kino o największej ilości widzów. Oferta ta w miarę upływu czasu została rozszerzona dla dzieci do lat 6, dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów gimnazjalnych. Sądzę, że była to wspaniała idea, która jeszcze się rozwija, bo są pewne możliwości, które należy wykorzystać. Są soboty, w których kino jest otwarte dla wszystkich. Mamy taką propozycję dla widzów Kina za Rogiem, żeby sami jakby decydowali o tym, w jakich godzinach obejrzą dany film, w jakim towarzystwie. Dzwonią do mnie po prostu. Jest takie kino na życzenie tak zwane. Trzeba korzystać z tego, że ta sztuka jest w postaci Kina za Rogiem i zwłaszcza, że ona jest tutaj zupełnie bez kosztów i tylko czeka na to, żeby przyjść i się z nią spotkać. Ale Kino za Rogiem to nie tylko film. W ciągu roku odbywa się tu wiele wydarzeń, na przykład w maju zorganizowano tu Festiwal Polskiej Animacji Opla. Kino za Rogiem jest takim miejscem, gdzie można się spotkać. Można się spotkać bez wydawania pieniędzy, można się spotkać ze sztuką i można tę sztukę tutaj realizować. Można wyrażać siebie. W Kinie za Rogiem możemy brać udział w różnych konkursach, możemy tworzyć. Robiliśmy spektakl teatralny. Myślę, że te kina za rogiem wpisują się doskonale w sieć kin działających w Polsce, uzupełniają to, czego nie dają te duże, komercyjne kina funkcjonujące, no nawet w supermarketach. Małe kino wielkich możliwości. Przyjdź, zobacz, sprawdź. Serdecznie zapraszamy.